Godzina piąta, minut 30, kiedy pobudka zabrzmiała. Grupa rezerwy szła do cywila, niejedna panna płakała. Grupa rezerwy szła do cywila, niejedna panna płakała. Niejednej pannie żal się zrobiło, a serce z bólu zadrżało, że jej kochanek szedł do cywila, a jej się dziecko zostało. Że jej kochanek szedł do cywila, a jej się dziecko zostało. Na dworcu głównym wszystkie się panny zebrały, z kamieniem w ręku, z dzieckiem na ręku, na rezerwistów czekały. Z kamieniem w ręku, z dzieckiem na ręku, na rezerwistów czekały. Lecz to nie honor dla rezerwisty, by na peronie z panną stać. Siadł do pociągu i trzasnął drzwiami, tak się pożegnał z pannami. Siadł do pociągu i trzasnął drzwiami, tak się pożegnał z pannami. Usiadł przy oknie, a pociąg ruszył z łoskotem. A wszystkie panny głowy spuściły, poszły do domu z powrotem. A wszystkie panny głowy spuściły, poszły do domu z powrotem. Nazna już rano przyszła do sztabu, pyta cię adres miłego. Dowódca na to jej odpowiada, u nas nie było takiego. Dowódca na to jej odpowiada, u nas nie było takiego. Siadły i tak żałośnie płakały. Synu, a synu, ojciec cywilu, adresu jego nie znamy. Synu, a synu, ojciec cywilu, adresu jego nie znamy.